Cześć kochani, witam was na kanale Fangier Tech. Ja jestem Piotr. Moja kawka już jest zrobiona. Czarna, mocna kawa, taką jaką kocham. Jest taka celebracja każdego poranka niedzielnego. Ale i każdego w tygodniu też wstaję do pracy, to właśnie robię, najpierw co robię, to odpalam ekspres i robię czarną kawę, żeby pobudzić się do życia. No i też tak spędzam właśnie niedzielę, wstaję rano, robię sobie kawę, oglądam sobie jakieś materiały na YouTube albo coś czytam i tak pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdybyśmy w tę niedzielę razem spędzili czas, chociaż chwilę, może 10 minut, 15, zależy tam jak ten materiał będzie się układał, zrobili sobie kawę razem, i posiedzieli i pogadali o tych głupotach internetowych, troszeczkę o tych różnych informacjach, o świecie technologii, gier, o tym, co nas fascynuje, relaksuje, odpręża i tak naprawdę oddziela nas od tych takich codziennych, życiowych spraw, które mamy na głowie. No i dzisiaj chciałem z wami troszeczkę pogadać o wracającym jak bumerang temacie PlayStation 5 Pro. Powiem wam, że generalnie bardzo nie lubię mówić o czymś, co jest tak naprawdę na razie w wyobraźni kogoś albo jakimiś newsami, przeciekami takimi niesprawdzonymi, bo odpowiadając sobie na pytanie, czy istnieje coś takiego jak PlayStation 5 Pro, no to oczywiście nie. Nie ma czegoś takiego, nikt o tym oficjalnie z firmy Sony nie powiedział, że taka konsola istnieje, czy została dostarczona do deweloperów, czy oni już pracują nad grami, czy ulepszeniami, update'ami do obecnych gier, które by wykorzystywały moc takiej konsoli PlayStation 5 Pro. Nic na ten temat nie wiemy. Ale są pewne przecieki. Są przecieki, można powiedzieć, z dość wiarygodnych źródeł od osób, które siedzą w temacie, które siedzą w branży, są bardzo blisko wydarzeń, które się dzieją właśnie w firmie Sony, Microsoft. I no i te przecieki, niektóre się już sprawdzały nieraz od tych osób. No i niedawno bardzo głośno się zrobiło na YouTubie i w mediach tych, które interesują się tematem, które mówią o grach i technologii, że PlayStation 5 Pro ma już ogłoszoną specyfikację, że ją znamy. No i mnie to bardzo zainteresowało i powiem wam od razu dlaczego. Otóż konsolą, którą kupiłem tutaj będąc w Wielkiej Brytanii, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii i zawsze grałem na pecetach, w domu też miałem peceta, pamiętam brat mnie zaraził grami, no i pecetami, i tak naprawdę zaczynałem od pecetów, dziś potem była po drodze PlayStation 2 Slimka, gdzie zachwycałem się grami na PlayStation 2, wiadomo, jako młody chłopak gdzieś tam te Tekeny, Gran Turismo i tak dalej. No ale tutaj, będąc w UK, przesiadłem się na konsolę, bo już nie chciało mi się update'ować peceta i pierwszą konsolą właśnie, którą kupiłem, było PlayStation 4 Pro. Nie 4, ale ta mocniejsza wersja. No i zaczęło mnie interesować to, jaka jest różnica pomiędzy zwykłą czwórką a PlayStation 4 Pro. Oczywiście zacząłem googlować, YouTube'y, sprawdzać różnice, parametry i jaka rozdzielczość, ile klatek na sekundę w danych grach. No i okazało się faktycznie, że ta PlayStation 4 Pro była dość dużo wydajniejsza od PlayStation 4. Tam jest mowa o znacznym skoku wydajności. Przede wszystkim PlayStation 4 Pro pozwalała uruchamiać gry rozdzielczości 4K, te mniej wymagające natywnie, te bardziej wymagające gry upscale'ować do rozdzielczości 4K z troszeczkę niższych rozdzielczości, no i wyglądało to dużo, dużo lepiej. Pamiętam na przykład, że taki Shadow of Tomb Raider, czy na przykład The Rise of Tomb Raider oferował 3 tryby wydajności, aż mogliśmy odblokować ilość klatek na przykład na PlayStation 4 Pro. No ale tam była mowa o rozdzielczości 1080p i ta konsola nie radziła sobie, żeby dostarczyć 60 klatek, absolutnie nie dawała rady. Natomiast w tym trybie wysokiej rozdzielczości wyglądała już bardzo ładnie, tam chyba mieliśmy rozdzielczość 1800p, 30 klatek stałe, betonowe i to fajnie się naprawdę grało.
No, świetnie to wyglądało, pamiętam, w Shadow of Tomb Raider. No i wiele innych gier oferowało po prostu ładniejszą grafikę, większą wydajność i to było PlayStation 4 Pro. Jak będzie w wypadku PlayStation 5 Pro? Dokładnie tak samo. Kochani, będzie dokładnie tak samo. PlayStation 5 Pro ma mocniejsze bebechy. Tutaj jest mowa o 33 teraflopa, o tym co właśnie mówi internet, a podstawowa ma niecałe 11 teraflopów, chyba 10,5, a więc skok wydajności będzie znaczny, naprawdę znaczny. Czy to pozwoli nam uruchamiać gry w 4K 60 klatek? No fajnie by było, naprawdę byłoby cudownie zobaczyć na przykład takiego Horizon Forbidden West 60 klatek, 4K na full detalach, tak jak to mamy miejsce w tej chwili na PlayStation 5, ale w 30 klatkach, no i zamiast tych 30 klatek dostać 60, ja bym był zachwycony, czy chociażby The Last of Us Part 1, który też wyszedł tylko na PlayStation 5. No i też mamy tam dwa tryby graficzne, mamy 4K i 30 klatek i mniejszą rozdzielczość, mniej detali przy 60. Fajnie by było dostać właśnie te 60 klatek, 4K i te detale tak naprawdę na maksa, bo to cieszy oko. Może nawet przy takiej wydajności, gdzie mówimy tutaj o przejściu w technologię RDNA 3, może nawet troszeczkę opartą na RDNA 4 w trybie RT, mówimy tutaj o lepszych cieniach, oświetleniu, odbiciach, no to by było wręcz rewelacyjnie. No i teraz pytanie brzmi, dla kogo będzie taka konsola? Dla kogo, kto powinien zacząć myśleć o odkładaniu kasy na PlayStation 5 Pro? Mówimy tu szczególnie o takich freakach, tak? O osobach, które naprawdę bardzo, bardzo lubią jakość, które są zakochane w wysokich rozdzielczościach, które posiadają telewizor 4K, które wykorzystają tą konsolę, które zwracają uwagę na szczegóły, detale graficzne, na płynność, no to na pewno takie osoby będą zachwycone PlayStation 5 Pro, bo po to ona została stworzona, jeżeli jest oczywiście, a myślę, że jest, bo czemu Sony miałoby nie powtórzyć sukcesu PlayStation 4 Pro i nie zrobić PlayStation 5 Pro? Myślę, że ta konsola jest już, że zostanie ogłoszona, że jej specyfikacja jest faktycznie potwierdzona, bo to co tutaj widzimy w internecie, ja sobie właśnie zerkam też na te parametry, mówimy tutaj o większej przepustowości pamięci, mówimy tutaj o podkręconym procesorze, że będzie boostował do wyższych częstotliwości, no i oczywiście zmienionym całkowicie karcie graficznej, tak jak mówię, ona już będzie na architekturze prawdopodobnie RDNA 3, zahaczała o RDNA 4 na potrzeby RT, no to chodzi, no naprawdę to może być nawet do 45% lepszej wydajności renderowania względem PlayStation 5, a to już jest naprawdę bardzo dużo. Uwierzcie mi, że 45% no to będzie różnica. No i to jest dla osób, które naprawdę cenią sobie wydajność i grają, dużo grają. Bo dla takiego niedzielnego gracza, który raz na jakiś czas odpala konsolę, no to on nie zobaczy różnicy. Nie będzie mu to robiło aż takiej dużej różnicy, czy gra na PlayStation 5, czy na PlayStation 5 Pro. Nie zwróci na to uwagi. Ja natomiast czekam na tą konsolę. Muszę wam powiedzieć szczerze, że bardzo bym chciał, żeby PlayStation 5 Pro nie okazała się tylko plotką, żeby ta konsola naprawdę pojawiła się na rynku. Z miłą chęcią przeskoczyłbym sobie na PlayStation 5 Pro. Może z tego powodu, że już obiecałem swoją PlayStation 5 mojej córce, że jak tylko wyjdzie PlayStation 5 Pro, no to wtedy wymienię, oddam jej swoją, wypożyczę, nie oddaję swoich konsol. Bardzo je lubię, bardzo je kocham i nikomu ich nie oddaję. Wypożyczę tą konsolę mojej córce, bo ona w tej chwili gra właśnie na 4 Pro i zamienię sobie na PlayStation, na PS5 Pro.
A mam nadzieję, że to się okaże właśnie, że to się okaże prawdą. Co będzie posiadała bardzo ciekawą rzecz jeszcze PlayStation 5 Pro, to będzie ten podbijanie rozdzielczości, ale no to wiadomo, nie? No to nic specjalnego, tylko że te podbijanie rozdzielczości będzie generowane przez AI i będzie coś na zasadzie technologii DLS od NVIDIA, czyli będzie skalowana ta rozdzielczość w czasie rzeczywistym do góry z jakiejś niższej rozdzielczości, powiedzmy z 1080p czy tam z 1800p skalowana do 4K, gdzie będziemy mieli naprawdę jakąś małą utratę jakości względem tej natywnej, takiej natywnej rozdzielczości, jaka miała mieć faktycznie miejsce. Miejmy nadzieję, że będzie działało to dobrze. Wiemy, że technologie od Sony zazwyczaj działają dobrze. One zazwyczaj działają dobrze. Na przykład Sony PlayStation 4 Pro ma zaimplementowaną taką opcję jak Super Sampling, gdzie kiedy używamy telewizora Full HD, nie mając 4K, no to ona podbija automatycznie rozdzielczość, robi taką wirtualną rozdzielczość, mogę tak to określić, do 1800p i czy tam 4K na zwykłym telewizorze Full HD. I ja to sprawdzałem, ja to porównywałem, bo dużo grałem na PlayStation 4 Pro, najpierw na telewizorze Full HD, a potem przesiadłem się na telewizor 4K i faktycznie ten super sampling, który był implementowany, gdy korzystałem z telewizora Full HD, robił robotę, szczególnie jeżeli chodzi o wygładzanie krawędzi. Te krawędzie były, no, były takie bardziej sharp, wyraźne, nie były takie poszarpane i naprawdę fajnie to wyglądało. Także ten super sampling fajnie działał. Myślę, że ta nowa technologia, która byłaby ewentualnie zaimplementowana do PlayStation 5 Pro, mówimy tutaj o tym Spectral Resolution, no to faktycznie będzie to robiło robotę i jeżeli będzie to działało faktycznie na takiej zasadzie, jak ma to w swojej ofercie NVIDIA DLS, no to faktycznie będzie to fajnie, bo mała utrata jakości, a dużo wyższa rozdzielczość. I powiem wam, że ta rozdzielczość się przyda, tak? Bo patrzcie chociażby na gry, które działają na Unreal Engine 5 na PlayStation, no to słabo to wygląda. No nie oszukujmy się, kurczę, słabo to wygląda. Ten Unreal Engine 5 jest dość obciążający. Widać, że tym konsolom albo brakuje mocy w tej chwili PlayStation 5 i Xboxowi, żeby w miarę to wyglądało na tych konsolach, albo chodzi o optymalizację, albo po prostu osoby, które korzystają z tego silnika graficznego, nie potrafią jeszcze do końca zoptymalizować tych gier, żeby one wyglądały fajnie na konsolach. No i tam się zdarzają takie właśnie spadki rozdzielczości, szczególnie powiem wam, lub klatek animacji, no tak słabo. Wolałbym, jeżeli miałoby to tak zostać i faktycznie mielibyśmy nie dostać mocniejszych konsol, albo byśmy nie mieli do nich dostępu, no to wolałbym, żeby ta grafika była, detale troszeczkę bardziej obniżone, a była wyższa rozdzielczość i żeby to było bardziej takie sharp i naprawdę fajnie wyglądało, bo dużo lepiej się gra w gry, które mają wyższą rozdzielczość. No jest dużo więcej widać na ekranie, są też ładniejsze kolory, od razu przez to się robią, obraz się robi wyraźniejszy. Nie ma w ogóle o czym mówić. Te piksele są bardziej spójne, czytelne. Jest to coś fajnego. Jeszcze chciałem poruszyć taki temat przy tej naszej pogaduszce tutaj. Czy to jest w ogóle fair, że Sony dopuszcza się takiego marketingowego chwytu, że wypuszcza konsolę słabszą, a potem wypuszcza konsolę mocniejszą? No bo dobra, nie czarujmy się, kurczę, powiedzmy sobie prosto w oczy. Oni mają taką technologię w tej chwili, no przecież widzimy po kartach graficznych, tak? Widzimy po kartach graficznych, jakie AMD ma karty graficzne, jakie ma procesory i wiemy, że to wszystko już jest naprawdę dużo dalej niż te konsole, które my w tej chwili posiadamy w domu i się nimi jaramy.
to już jest naprawdę dalej i to kurczę sporo, nie? Bo jakby chcieli stworzyć dzisiaj konsolę, to mogliby stworzyć konsolę, która by dorównywała bez problemu pecetom i może nie mówię o tych topowych pecetach, gdzieś tam, gdzie te karty są RTX 4090 i tak dalej, nie mówię o czymś takim, ale mówię o czymś naprawdę konkretnym. Dlaczego tego nie robią? No wiadomo, że cena, tak? Tu chodzi głównie o cenę, że za konsolę musielibyśmy zapłacić 6000 zł, a to przecież nie o to chodzi w konsolach. Chodzi o to, żeby konsole były dostępne dla ogółu ludzi, żeby każdy, kto ma ochotę w niedzielę, czy w sobotę, czy po ciężkiej pracy w tygodniu się zrelaksować, żeby, kurczę, mógł sobie usiąść i się zrelaksować w cenie tam 2,5 tysiąca złotych, tak? A nie 6. No i teraz, czy to jest fair? Ja uważam, że tak. Jeszcze do niedawna byłem negatywnie do tego nastawiony. Mówiłem, kurczę, Sony dzieli graczy znowu. Znowu ten temat wraca, PlayStation 5 Pro. Znowu będą podzieleni. Ci będą mieli lepiej, ci będą mieli gorzej. Ci będą mieli lepszą grafikę, więcej klatek na sekundę. Ci będą mieli słabszą, ale będą grali w te same gry. Ale powiem wam, przemyślałem ten temat. Przemyślałem ten temat i doszedłem do wniosku, że generalnie to jest technologia, tak? Co chwilę są nowsze telefony, co chwilę są nowsze zegarki, nowsze telewizory, co chwilę są nowsze karty graficzne, nowsze procesory. I tak było zawsze. To jest tak szybko galopujący rynek, że no tak naprawdę tego nie ominiemy, no nie oszukamy tego. To nie ma najmniejszych szans, żeby to przeskoczyć i Sony ma prawo do tego, żeby wypuścić po 3-4 latach istnienia obecnej generacji troszeczkę nowszy, mocniejszy model. Kto będzie chciał sobie kupić, to sobie kupi i będzie się tym cieszył, a kto powie, to nie dla mnie, ja tego nie potrzebuję, mi wystarcza to, co mam, to będzie grał na PlayStation 5 i będzie dalej zadowolony, tak? I to o to chodzi. Jeżeli czegoś potrzebujemy, mamy do tego dostęp, no to jesteśmy szczęśliwi, tak? Mi się na przykład marzy zupełnie coś innego, ale to jest temat na inny odcinek. Na pewno wam o tym opowiem. Mi się marzy taka mega konsola. Taka, która by naprawdę wymiatała. Taka, o której przed chwilą mówiłem. Powiedzmy za te 6000 zł. Jakaś, coś konkretnego. Naprawdę, od Nvidia. Nvidia wypuszcza swoją konsolę. Super by było, ale to jest temat na inne pogaduchy przy kawie. I myślę, że sobie też taki temat zrobimy w niedalekiej przyszłości. Jakby mogło to wyglądać, kiedy Nvidia na przykład by wypuściła swoją konsolę, albo może AMD. Mają do tego na pewno możliwości takie. Pojawiłby się kolejny konkurent na rynku dla Microsoftu i Sony. Ciekawa rzecz. No ale wracając do tematu, ja uważam, że to jest fair. Ja zaczynam odkładać czerwone banknoty i zaczynam zbierać na PlayStation 5 Pro. Jeżeli by jej cena była w okolicy, powiedzmy, tych 500-600 dolarów, tak jak jest sugerowana, no to spoko. No zobaczymy oczywiście, co to będzie za wydajność jeszcze, nie? No bo to wiadomo, że to są tylko i wyłącznie plotki. Plotki i jeszcze raz plotki. Sony jeszcze nic nie zapowiedziało. Nie wiemy dokładnie, jaka w efekcie końcowym będzie specyfikacja tej konsoli. Ale możemy się spodziewać, że właśnie taka. Że będzie to gdzieś właśnie z tych 11 teraflopów niecałych, podbicie do tych 33, wyższe rozdzielczości, wyższy klatkaż, no i po prostu lepsza wydajność. No i też pytanie, nie? Jak wykorzystają to deweloperzy? Czy naprawdę poświęcą temu uwagę, przyłożą się? Dla nich to kolejna zagwozdka, jeżeli chodzi o kolejną konsolę na rynku, ale tak naprawdę przy dzisiejszych narzędziach nie jest to dla nich jakiś problem. To jest wszystko takie internetowe płakanie tam. A kolejna konsola do ogarnięcia, optymalizacji. To jest bzdura. Są narzędzia takie, które same to robią. Dzisiaj nie ma problemu, żeby podbić rozdzielczość w grze, czy żeby uwolnić klatkaż, albo zablokować go na jakimś danej płaszczyźnie, czy danym levelu. Dzisiaj jest takie oprogramowanie, że te silniki graficzne to są kombajny, tak?
są kombajny, one same praktycznie wszystko robią, same narzucają oświetlenie na mapy i tak dalej, i tak dalej. Czy cienie będą wyższej rozdzielczości, czy mniejsze, czy odbicia będą wyższej rozdzielczości, czy mniejszej, to wszystko robi oprogramowanie komputera, a nie deweloper, który siedzi i klepie kod na klawiaturze. Te czasy już dawno, dawno minęły, dlatego to jest wszystko takie, to jest tylko takie gadanie. Pojawi się kolejna konsola, na pewno będzie ogarniana przez deweloperów. Myślę, że nie ma z tym problemu. Pijcie kawkę, żeby wam nie wystygła. Cieszcie się dzisiejszą niedzielą. To by było tyle ode mnie. Bardzo bym chciał, żeby ta forma się przyjęła. Już w następną niedzielę, kochani, chciałbym was na chwilę zaprosić do swojego mieszkania. Mianowicie do flatu, w którym mieszkam. I chciałem wam pokazać może taki mój kącik. Kącik to trochę mało powiedziane, jeżeli chodzi o moje mieszkanie. No bo jesteśmy troszeczkę zbzikowani z żoną na punkcie gier. Jest to po prostu nasza pasja, nasze hobby. Bardzo to lubimy. W sumie poznałem swoją małżonkę, to katowała mnie tą Priderem dwójką. Na samym początku muszę wam powiedzieć, że jak do niej poszedłem i się rano obudziłem, no to już graliśmy w tą Pridera dwójkę. W ogóle też historia na inne pogaduchy przy kawie. Myślę, że jak troszeczkę więcej nas będzie na tym kanale, no to chciałbym też powiedzieć coś troszeczkę o sobie, skąd się wywodzę, jeżeli chodzi w ogóle o gaming, o tą kulturę, bo tak mogę to nazwać. Uważam, że jest to pewnego rodzaju już kultura, pewnego rodzaju style. I skąd ja się wywodzę, dlaczego w ogóle gram, mając 40 lat na karku, dlaczego tak się tym jaram, dlaczego otworzyłem kanał na YouTube, który o tym opowiadam ludziom, których nie znam. To chciałbym wam właśnie powiedzieć w któryś pogaduchach przy kawie w niedzielę o 9. Myślę, że może nawet zrobimy to zaraz po tym odcinku, gdzie pokażę wam swoje mieszkanie i pokażę wam kącik gracza, który udało mi się z żoną zbudować na nasze potrzeby, który zaspokaja nasze właśnie potrzeby takie gamingowe. Ale już nie przedłużając, to w następnym odcinku mam do was taką prośbę. Napiszcie mi, czy po tych wszystkich informacjach, które udało wam się zebrać z internetu, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani tematem PlayStation 5 Pro, czy po tych wszystkich informacjach czekacie na tą konsolę? Czy będziecie odkładać banknoty zielone, czerwone czy niebieskie na swoje konta, czy do swoich skarbonek na to, żeby kupić tą konsolę, kiedy ona się pojawi? Bo mnie to interesuje, jakie jest w ogóle podejście graczy do tematu konsoli w tej samej generacji, ale o lepszych parametrach. Piszcie w komentarzach. Bardzo się cieszę, że udało mi się po prawie miesiącu powrócić tutaj do was, się z wami zobaczyć. Jeszcze taka mała uwaga, że planuję w przyszłości zrobić niedzielę przy kawie na żywo, na live'ie, ale no niestety no nie mogę, bo nie mam w tej chwili internetu tutaj, który by mi to umożliwił, tak szybki streaming danych, żeby to były live, gdzie byśmy mogli sobie faktycznie, byście pisali, ja bym mógł wam odpowiedzieć, moglibyście zadawać pytania. Marzy mi się coś takiego, bardzo mi się marzy i no niestety uderzam w Starlinga niedługo. Patrzyłem sobie dzisiaj, jakie są ceny, już mam wszystko obcykane, umowa mi się kończy za kilka miesięcy z obecnym dostawcą internetu, od razu go kanceluję, biorę sobie Starlinga, zakładam i będziemy robili niedzielę przy kawie na żywo. I to będzie miało wtedy taki prawdziwy sens, gdzie będziemy mogli się napić razem kawy i pogadać. Tworzyć taką fajną społeczność graczy i frików technologicznych. I to będzie super. Kochani, do zobaczenia. Już nie będę więcej tutaj smęcił. Życzę wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim życzę wam udanego, mocnego tygodnia, gdzie wyjdziecie w poniedziałek na pełnej. Będziecie mieli mnóstwo energii i życzę wam dużo uśmiechu. Naprawdę, uśmiechajcie się, starajcie się nie stresować i relaksujcie się przy dobrych grach. Na razie, cześć. Chciałbym podziękować za twoje wsparcie na moim kanale.
Twój like, komentarz i subskrypcja oznaczają dla mnie wiele. Mam małą prośbę. Jeśli spodobał Ci się ten film, czy mógłbyś go udostępnić w swoich mediach społecznościowych? Razem możemy dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach.